Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W zborze jesteśmy w Podkowie Leśnej i jak co tydzień chcemy przedyskutować treść lekcji ostatniej już w tym kwartale. Przypomnę tylko, że cały kwartał był zatytułowany Chrystus i Jego prawo, a tytuł ostatniej lekcji brzmi Królestwo Chrystusa i prawo. Razem ze mną w studiu są moi przyjaciele Julian, Estera i Stanisław. Chciałbym, abyśmy, zanim będziemy cokolwiek mówili, rozważali, dyskutowali, abyśmy zaprosili Boga, by był z nami. Uczynimy to w modlitwie. Ojcze Niebieski, dziękujemy Tobie za to, że mogliśmy się spotkać, za to, że możemy rozważać Słowo Twoje Święte. Dziękujemy za Pana Jezusa, za to, że mamy nadzieję na lepsze życie, na Królestwo bez grzechu. Pomóż, abyśmy mogli dobrze to przedstawić, abyśmy mogli przez Ducha Twojego Świętego dobrze rozumieć te wszystkie sprawy, które Ty nam przedstawiłeś w Słowie Twoim. Prosimy o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Królestwo Chrystusa i prawo. W tym kwartale już mówiliśmy o prawie w czasach Chrystusa, o Chrystusie i prawie mojżeszowym, o tym, co Jezus miał do powiedzenia w kazaniu na górze o prawie. Czy śmierć Jezusa Chrystusa miała jakiś wpływ na prawo? Taka szczególna lekcja była, takie szczególne studium na temat Chrystusa i koniec. I o Chrystusie i o końcu prawa. A dzisiaj mówimy o Królestwie Chrystusa i o prawie. Myśląc o Królestwie Chrystusa, zdefiniujmy sobie, czym ono jest. Pomyślmy przez chwilę i bardzo proszę. Julian się uśmiecha, a więc już wiadomo, że chce nam coś powiedzieć. Myślę o tym właśnie, że Królestwo Chrystusa to tam, gdzie On panuje. Mm-hmm. To nie musi być jakiś zakres terytorialny i na pewno nie o to chodzi, bo to takie królestwa są tutaj na ziemi, ale Królestwo Chrystusa jest trochę inne. Więc tam, gdzie On panuje, tam jest Jego Królestwo. Świetnie. Może jakieś inne jeszcze myśli? Królestwo Boże i Królestwo Chrystusa to jest to, co Bóg w zasadzie założył na samym początku, kiedy stwarzał człowieka. Było to królestwo, które miało istnieć wiecznie i było na zasadzie w pewnym sensie warunkowym. I czy człowiek okaże się lojalnym względem swojego króla, czy nie, to dopiero miało się okazać poprzez tak zwany test, jak ja to nazywam, lojalności, jaki Bóg przeprowadził na pierwszych ludziach. I wiadomo, że nie zdaliśmy jako ludzkość tego egzaminu, prawda? Zawiedliśmy Boga. Myśleliśmy, że idąc za podszeptem czegoś bardzo intrygującego, co demon, posługując się medium, zaproponował Adamowi i Ewie, że będzie lepiej. Stało się inaczej. Przestąpiliśmy to Boże zalecenie. Czy to możemy powiedzieć, że to było prawo Boże, które obowiązywało w tym królestwie?
jeżeli uznamy, że posłuszeństwo temu, który jest prawodawcą czy królem, jest prawem, no to na pewno. Mm-hmm. Ponieważ no, Bóg ostrzega Adama, że macie do dyspozycji wszystko z wyjątkiem tego jednego drzewa i to drzewo było nazwane poznaniem dobra i zła. Tak? Dziękuję bardzo. Pytam o to w tym momencie, na początku, bo później w samej końcówce naszego rozważania wrócimy do tej myśli. Bo Bóg chce przywrócić to królestwo, prawda? Jak będzie wtedy? Dlatego warto pomyśleć przez chwilę, jak to było na początku. No ale przejdźmy dalej do tych myśli dotyczących Królestwa Bożego. Jak to królestwo wygląda dzisiaj? Czy ono istnieje dzisiaj? Jezus powiedział, Królestwo Boże jest wśród was. Czy w was, pośród was lub was. Więc jeżeli ktoś przyjmuje Boże poselstwo i do swojego wnętrza i potem idzie zgodnie z tym przez swoje życie, to jest można powiedzieć, że Królestwo Boże jest w takim człowieku. I my nawet widzimy, że są takie osoby, które rozsiewają taki pokój, takie dobro. Dziękuję bardzo. Dlaczego na tej ziemi jest tak mało zwolenników, mówiąc o proporcjach w rodzinie ludzkiej, tego królestwa? Nasze studium tu zwraca uwagę na pewne teksty i chciałbym, abyśmy poruszyli te myśli, które w liście do Efezjan są zawarte, w liście do Koryntian, w Ewangelii Mateusza, ale szczególnie te dwa pierwsze. Ja bym tutaj dodał w ten sposób, że w momencie, kiedy wypowiedzieliśmy posłuszeństwo Bogu, staliśmy się automatycznie, czy dostaliśmy się pod władzę tego, któremu uwierzyliśmy, czyli szatanowi. I w tej chwili w duchowym świecie, jakby można powiedzieć, istnieją dwa królestwa. Królestwo szatana i królestwo Boga. I Chrystus powiedział, jeżeli chcecie, możecie wybierać. Jeżeli macie chęć żyć według moich zasad, które wam zaszczepiłem, będziecie obywatelami mojego królestwa. Jeżeli nie, stajecie się automatycznie obywatelami królestwa szatana. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zacytować jakieś myśli z tych tekstów podanych? Ja bym chciał zacytować z drugiego listu do Koryntian 4:4, gdzie jest powiedziane, że Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących. Szatan jest tutaj panem generalnie na tej ziemi, bo on przejął to władztwo od Adama podstępem. No i tak to działa, że zaślepia umysły ludzkie. No i ludzie idą tą drogą złą. Zauważyliśmy, że apostoł Paweł też powiedział, że my wszyscy, nawet którzy wierzymy w Chrystusa, i traktujemy siebie, wierzymy, że On nas przyjął jako obywateli swojego królestwa, że my wszyscy chodziliśmy niegdyś według tych żywiołów, którymi i nad którymi panuje szatan i stara się w jakiś sposób zdystansować człowieka od Boga i od Jego woli. Ja chciałbym, aby ktoś może otworzył Księgę Izajasza, 24 rozdział i tam posłuchajmy słów zapisanych od wiersza 4 do 6. Esterko, przeczytasz? Bardzo proszę. Więdnie i obumiera ziemia, marnieje, obumiera świat, marnieją dostojnicy ludu ziemi. Ziemia jest plugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Dlatego przyrzedzają się mieszkańcy ziemi i niewielu ludzi pozostaje. Dziękuję bardzo. Czy patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, nie jest ona podobna do tej 700 lat przed narodzeniem Chrystusa?
cały czas to samo się dzieje. Pamiętacie proroctwo Daniela, gdzie on w pewnej wizji wyjaśnia Nebukadnezarowi, jak to wszystko się skończy na tej ziemi? Kto chciałby może parę słów na ten temat powiedzieć? Julianie? No, Bóg przedstawił Danielowi tę prawdę, że kiedyś skończy się panowanie różnych królestw i nastąpi panowanie królestwa, które nigdy nie będzie zniszczone. I to królestwo przyjdzie z góry tutaj na ziemię. Więc to jedynie może być Królestwo Boże, które nie będzie niszczyło innych królestw, a które będzie stało wiecznie, bo ludzkie królestwa przemijają. Wiemy, ile ich było w przeszłości. Także tylko na Bożych zasadach oparte królestwo może stać wiecznie. To jest to, że my tworzymy królestwa i jesteśmy ich władcami, obywatelami i one obrazują nasz stan. Dlatego Pismo Święte mówi, że Bóg w odpowiednim momencie, gdy te wszystkie królestwa już zdadzą sobie sprawę, że wszystko wychodzi, wymyka im się spod kontroli, wtedy Bóg obejmie kontrolę. Wtedy Bóg znowu uczyni coś, co spowoduje, że ta ziemia stanie się również terytorium, na którym niepodzielnie włada Bóg i Jego miłość. No ale w tej chwili jest tak, jak jest. Jak Biblia nazywa tych, którzy przyszli do Chrystusa, a dalej w tych samych warunkach muszą tutaj egzystować, muszą istnieć na tej ziemi? W momencie, kiedy człowiek przyjmuje Jezusa Chrystusa w swoim życiu, staje się, jakby powiedzieć, automatycznie obywatelem Królestwa Jezusa Chrystusa i zaczyna jakby pielgrzymkę do Jego prawdziwego już Królestwa, które nastanie w przyszłości i stara się objawiać i przestrzegać prawa, które będą obowiązywać w tym Królestwie i cały czas obowiązują, czyli tą konstytucję tego Królestwa. Kto decyduje o tym, kto pójdzie za Bogiem, a kto za Nim nie pójdzie? Każdy sam za siebie. Sam. Julianie. Tutaj pytałeś, jak można nazwać tych ludzi. Ja bym powiedział, że tak jak Pismo Święte nazywa, są przechodniami tylko na tej ziemi. A Paweł mówi, że nasza ojczyzna jest w niebie. Czyli my żyjemy tutaj na terenie Królestwa Szatana, ale nasza ojczyzna jest w niebie. Kiedyś ona tutaj będzie, na tej ziemi wieczna. Ale na razie to tutaj tak mamy żyć, jakbyśmy byli tylko rzeczywiście gośćmi, przechodniami. Na jakiej zasadzie możemy oprzeć naszą nadzieję, że to, o czym mówimy, za czym tęsknimy, że to zostanie zrealizowane? Przecież szatan, sam Chrystus powiedział, jest Panem, jest Bogiem tego świata. On tak łatwo się nie poddaje. Co się stało albo stanie, że dojdzie do tego zupełnego zmian, do tej zupełnej zmiany? No, na obietnica, które Bóg dał już w samym ogrodzie Eden pierwszemu człowiekowi, a później ponawiał ciągle w swoim ludzie i wypełniło się to wszystko przede wszystkim w przyjściu Jezusa Chrystusa na ziemię, Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu oraz pośrednictwie tej chwili w niebie. Czy pamiętamy, co Chrystus powiedział o szatanie i o jego losie tuż przed swoją śmiercią? Co nasz Zbawiciel wtedy powiedział? Widziałem szatana spadającego z nieba. On już wie, że tak będzie, bo niesprawiedliwie postąpił, zabił niewinnego Jezusa Chrystusa i on poniesie konsekwencje za to. Jako obywatele tego Królestwa Chrystusa, czy jesteśmy zadowoleni z naszego życia i postępowania tutaj, na tej ziemi? Nie. Mężczyźni myślą inaczej.
Nie, ja też uważam, że nie, bo trudno być zadowolonym, kiedy człowiek ciągle doznaje jakiejś przykrości, nie ma pełni radości, szczęścia i tak dalej. Oczekuje wypełnienia tej obietnicy, jaką podał Jezus Chrystus. I to jest właśnie główny powód tego. Jakie mamy dowody, które upewniają nas, że jesteśmy na tej właściwej drodze? Że tak jak Adam i Ewa zgłosili wotum nieufności, jak gdyby wobec Boga, że my postępujemy inaczej. Na czym oparta jest nasza pewność zbawienia? Na Jezusie Chrystusie. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus Chrystus jest Panem, jest prawodawcą przede wszystkim. I powiedział, kto mnie miłuje, przykazań moich przestrzega. To jest pewne kryterium, na którym możemy powiedzieć, czy idziemy właściwą drogą, czy nie. To są te drogowskazy, czy ta droga prowadzi nas do celu. Mm-hmm. Bo jeżeli niestety nie wypełniamy tych drogowskazów, nie trzymamy się kierunku, jakie one nam wskazują, no to znaczy, że wędrujemy fałszywą drogą. Mm-hmm. Proszę, Julianie. Albo Esterka ma pierwszeństwo. Jezus złożył ofiarę i my mamy teraz nadzieję życia wiecznego. Jezus zmartwychwstał i my mamy nadzieję, że również On nas wzbudzi. Ale jednocześnie Jezus powiedział, że On wykonywał wszystkie przykazania Boże. I tak objawienie w 22 rozdziale, 14 wierszu jest powiedziane: błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Dziękuję. Czy to znaczy, moja pewność zasadza się nad tym, że ja jestem wierny Bogu pod każdym względem i przestrzegam wszystkie Jego przykazania i On mnie dlatego zbawi? Bo nie. Tak można by wnioskować po brzmieniu tego tekstu. Nie, na Jego sprawiedliwości i Jego doskonałości, którą On wypełnił i chce przypisać nam, ludziom, którzy przyjęli Go przez wiarę. Przyjęli Jego ofiarę, przyjęli Jego orędownictwo w tej chwili i tak dalej. Czyli wszystko opiera się na naszej wierze, prawda? A On daje nam moc poprzez Ducha Twego Świętego, abyśmy mogli żyć według właśnie tych praw, które On ustanowił. Julianie? Jeśli nienawidzę, nie lubię grzechu, nie chcę go pełnić, a naprawdę chcę żyć pobożnie, miłuję Boga, to mi mówi o tym, że idę właściwą drogą. Natomiast jeśli miłuję Boga i podoba mi się wszystko, co On powiedział, a upadam, grzeszę. No, wiem, że tak jak Bóg powiedział, że On mi to wybaczy. I na tej zasadzie mogę polegać na tym, że będę w Królestwie tym już, które nigdy nie będzie zniszczone. Mm-hmm. A więc, jeżeli przestrzegam Bożej woli, to jest to dowód, że serio traktuje moje zbawienie, moje obywatelstwo królestwa? Czy jest to dowód, że miłuję Go i On mnie prowadzi tą drogą? I jeszcze bym dodał, jest to dowód lojalności względem mojego władcy, który jest miłością, który mówi, że te przykazania, które On stanowił, to są dla nas, abyśmy byli szczęśliwi. I sam Chrystus powiedział, że to są dwa przykazania miłości inaczej. I określił cały dekalog, prawda? Chciałbym, żeby w tej chwili ktoś przeczytał z listu do Rzymian, z 13 rozdziału, od wiersza 8 do 10. Tam coś właśnie w tym temacie apostoł Paweł napisał. Tak, właśnie czytam. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza.
Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. Królestwo Chrystusa i prawo. Jeżeli jesteśmy obywatelami tego królestwa, to jak wygląda nasze życie? No, powinniśmy respektować. Tak jak wygląda, prawda? Ale jest nam smutno, jak już słyszeliśmy, gdy się potykamy. Cieszymy się, gdy odczuwamy Jego błogosławieństwo i zwycięstwa w naszym codziennym życiu. Czasem słyszałem takie powiedzenie, że przepustką jak gdyby do Królestwa Bożego, paszportem będzie to, że ja mówię, że miłuję Boga, że nawet mam dary Ducha Świętego, że cuda czynię. Co na ten temat mówi Pismo Święte? Bo wielu ludzi ma taką właśnie nadzieję. Wielu spośród nas mówi, gdybym tylko mógł takim być. Proponuję tekst z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, od wiersza 21 do 23. Tutaj właśnie mamy ten moment, na który Chrystus zwraca uwagę, wprowadzenie obywateli królestwa do królestwa. Mogę przeczytać. Tam wielu różnych ludzi będzie, prawda? Czytaj, Esterko. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powie, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Dziękuję bardzo. A więc popatrzmy, nasze mniemania o sobie, nawet nasze zachowania na zewnątrz mogą być zwykłą grą. Możemy być w dalszym ciągu nawet pod wpływem tego, który Adamowi i Ewie obiecywał, będziecie jak bogowie, znający dobre i złe. A jednak w wejściu do królestwa liczy się stosunek do prawa. Te słowa Chrystusa, idźcie precz, którzy czynicie bezprawie. Czy to znaczy, że w Królestwie Bożym, już tym założonym przez Chrystusa, już po Jego powtórnym przyjściu, też będzie jakieś prawo? Ja uważam, że w każdym społeczeństwie musi istnieć prawo, żeby mogła zaistnieć jakaś harmonia, jakieś szczęście i tak dalej. Jeżeli by każdy chciał postępować według swoich zasad tylko, jak uważa, nigdy byśmy tej harmonii nie mogli uzyskać, ani szczęśliwości. I Bóg o tym wiedząc, no musiał ustanowić takie prawa ze względu na dobro właśnie tych istot, które żyją w takim królestwie. Jak Biblia opisuje warunki życia w tym królestwie? Sięgnijmy do tych tekstów. Joczy Bóg wszelką zemst oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminą. Gdzie te piękne myśli są wyrażone? Napisane jest to w Apokalipsie 21 rozdziale, 4 wiersz. Koniec Pisma Świętego i wtedy, gdy już jest koniec zła i nieprawości, wtedy Bóg realizuje to, co przyobiecał. Jan, będąc na wyspie Patmos w wizji, może to oglądać, może to słyszeć, że to jest spełnienie tych obietnic. Co stanie się wtedy z tymi rzeczami, które nas nękają, bolą dzisiaj, niepokoją? W tej samej Apokalipsie 20:14 też czytamy, że i śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Widzimy więc, że to, co nas boli najbardziej, a przynajmniej wszystkich boli właśnie śmierć, że nie życie nasze... Śmierć podobno nie boli. Sama śmierć może nie boli, ale zakończenie naszego życia, kiedy mamy jeszcze mnóstwo planów, prawda? No niestety dla wielu ludzi jest bardzo przykra, a szczególnie jeżeli muszą umierać w boleści.
Więc to jest wszystkie rzeczy, niestety, niestety, bardzo dobrze, już ich nie będzie w tym królestwie. Mamy to zapewnienie. Jeżeli grzechu nie będzie, jest to znów zapewnienie tego, że nie będzie przestępstwa, ale czego? Prawa. Czyli prawo, jakby automatycznie możemy wysnuć wniosek, będzie również istniało, tylko że nie będziemy my go przestępować, prawda? Mm-hmm. Coś na ten temat może więcej jeszcze? Ci, którzy wejdą do tego Królestwa Bożego, oni już tutaj na ziemi tak bardzo się cieszyli tym Królestwem, tak bardzo do niego dążyli, że prawo Boże było wypisane w ich wnętrzu, w ich sercach. Także oni tylko chcieli czynić dobrze i dobro. Jest również taka obietnica i sądzę, my tego doświadczamy. Już w Starym Testamencie prorok Jeremiasz tę obietnicę przekazał narodowi. W liście do Hebrajczyków została ona powtórzona już w Nowym Testamencie i Bóg nas zachęca, abyśmy w ramach tego przymierza z Nim, tego ślubowania wierności pozostawali. Czy moglibyśmy usłyszeć brzmienie tego tekstu z Jeremiasza? Jeremiasza 31, 33 werset. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dziękuję bardzo. Jak myślimy, czy Bóg nie chce przebaczyć tym, którzy byli źli i później już, jak to Apokalipsa opisuje, widzą wspaniałość tej nowej Jerozolimy i radość tych zbawionych? Czy nie mógłby powiedzieć, no tym razem jeszcze, niech wejdą, niech będą w tym królestwie. Oni byliby nieszczęśliwi w tym królestwie. Dlaczego? Bo oni mieli inne pragnienia, inne cele. Innym życiem żyli. Oni nie cenili tego. Śmiali się wręcz z tych, którzy spotykali się na modlitwy, którzy śpiewali, którzy gdzieś tam rozmawiali na tematy Bożego Królestwa. To nie było ich celem i oni by chcieli wprowadzić takie samo życie tam, gdzie by się dostali. Czyli jak mówimy, gdy Bóg położy kres wszelkiemu złu i ludzie będą musieli ginąć, to dlatego, że On, zabezpieczając wszechświat, pozbywa się ich? Czy może głównie dlatego, że On spełnia ich wolę? Przecież Bóg daje dzisiaj jeszcze propozycję każdemu człowiekowi. Jaka ta propozycja jest? To dzisiaj człowiek wybiera, czy chce iść drogą Bożą, czy nie. Mm-hmm. I my mówimy, że pewnie by się tam czuł nieszczęśliwy, na przykład jakby nie było alkoholu, jak on się przyzwyczaił do tego i wiele innych rzeczy grzesznych. Więc tak naprawdę tutaj ludzie wybierają, czy chcą iść drogą Bożą i żyć w takim królestwie, czy też nie. Oczywiście Bóg to wie, my nie możemy tu osądzać kogoś, ale Bóg wie, kto naprawdę chciałby żyć w takim królestwie, gdzie są prawa Boże, a nie takie, jakie tutaj ludzie sobie wybierają. Proszę bardzo. Ester. Chciałabym przeczytać uwagę z tych lekcji biblijnych. Miłość Boga jest związana bezpośrednio z Jego sprawiedliwością, zapewniając ludziom możliwość decydowania o swoim losie. Wszechmogący nie zmusza nikogo do przyjęcia obywatelstwa, które człowiek odrzucił. Gdy grzesznicy staną na sądzie przed tronem wiekuistego, zostaną potępieni przez własne świadectwo. Nikt, kto stanie przed tronem, nie będzie mógł szczerze powiedzieć, iż nie miał pojęcia o wymaganiach Pana. Czy to przez spisane objawienie, czy też objawienie zawarte w przyrodzie, każdy człowiek zetknął się z fundamentalnymi zasadami prawa Bożego. Tak, to jest bardzo istotne. Chrystus powiedział, ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona na świadectwo wszystkim narodom.
A więc każdy człowiek, czy w taki, czy inny sposób, usłyszy ten głos, który sprowadza się w zasadzie do tego, jak Biblia to werbalizuje. Kładę przed tobą życie i śmierć. Radzę ci. Wybierz życie. Kładę przed tobą szeroką i wąską drogę. Znajdziesz wiele różnych ponętnych spraw i rzeczy na drodze szerokiej. Droga wąska jest pełna poświęceń i nie dlatego, że Bóg oczekuje, abyśmy dla Niego się poświęcali. Jak niektórzy mówią, za pokutę będziemy to robili, odpokutujemy. Nie. Chodzi o to, abyś ty się ukształtował dzięki tym trudnościom, tym problemom. To jest jak ociosywanie. Tak to nazywali starotestamentowi prorocy. Przystosowywanie człowieka do nowych warunków. I to nie jest tylko z zewnątrz. Tak jak prorok Jeremiasz powiedział, ja do twego wnętrza chcę położyć to prawo, tę miłość, tę lojalność. I my to możemy dzisiaj sprawdzić. Adam Mickiewicz powiedział, napisał taki czterowers, gdzie będzie kto po śmierci, za życia odgadnie. Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci wpadnie. Nie chcemy dyskutować tu z teologią Adama Mickiewicza, ale tak rzeczywiście jest. Bóg spełni nasze marzenia, nasze dążenia. Niektórzy nie chcą żyć, a więc Bóg spełnia ich życzenie. Wszechświat będzie istniał i my chcemy również w nim istnieć. Proszę, Stanisławie. Nasze życie jest czasem, żebyśmy podjęli właściwą decyzję co do tego, co dalej. To jest czas łaski, jaki Bóg ustanowił dla każdego człowieka, czas wyboru ratunku. Sami niestety jesteśmy skazani na zatracenie, na wieczne unicestwienie. Nie jesteśmy w stanie bowiem walczyć siłami, które nie widzimy, które są mądrzejsze, silniejsze od nas. Musimy skorzystać z pomocy. Bóg ustanowił pomoc. Sam siebie skazał, poniósł konsekwencje jakby grzechu, który my popełniamy. Wszystkich ludzi, prawda? I powiedział, jest to jedyny sposób ratunku. Jeżeli ci to odpowiada, jeżeli akceptujesz go, jeżeli później chcesz korzystać dalej z mojej miłości, z mojej sprawiedliwości i tak dalej, możesz to udowadniać w swoim życiu już dzisiaj. Jeżeli nawet byś upadł, Bóg mówi to, przyznajesz się do tego, wyznajesz grzechy swoje, czy ten upadek, jest ci przebaczone. Więc wszystko zostało w zasadzie ze strony Boga uczynione, żeby człowiek nie musiał umierać śmiercią wieczną. Decyzja tak. Tylko zależy od niego samego. Apostoł Jan powiedział, dzieci nie grzeszcie, ale gdybyście zgrzeszyli. A więc popatrzmy, tendencją obywatela tego Królestwa Bożego jest być lojalnym, być blisko Boga, korzystać z Jego błogosławieństw, rozdzielać te błogosławieństwa tym, którzy wokoło mnie się znajdują. Mam jeszcze jedno takie pytanie. Co znaczą w świetle tej lekcji Królestwo Chrystusa i prawo i tego, cośmy sobie powiedzieli do tej pory, słowa Chrystusa z modlitwy Ojcze Nasz. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Że pragnę po prostu tego, co będzie w tym królestwie panowało kiedyś, ale już może panować dzisiaj we mnie. Pokój, radość, miłość. To, co za czym ludzie naprawdę tęsknią, ale czego nie mogą sami osiągnąć. Ale kiedy przyjdą do Chrystusa, On obiecał, że ja wam dam taki pokój, jaki świat tego na przykład nie może dać. Ja wam dam coś, co będzie dla was bardzo cenne i co pokochacie i z czym nie będziecie się chcieli nigdy rozstać. Wypowiadając te słowa modlitwy, przedkładając tę prośbę Bogu, o co prosimy tak naprawdę w tym sformułowaniu? Żeby nastąpił koniec królestwa szatana, myślę. No i żebyśmy my już byli wolni od problemu grzechu.
Ale jeśli mogę dodać jeszcze tutaj taką myśl, zastanawiałem się nad tym, jak będzie wyglądało w przyszłości, jak będzie wyglądał nasz stosunek do prawa. I myślę, że nie będziemy specjalnie zastanawiali się, które prawo teraz mamy przestrzegać, czy go nie przekroczymy może. Jak to będzie w sercach naszych, to nie będziemy myśleli o tym. Ja na przykład nigdy nie myślę o tym, żeby być wierny Bogu i na przykład, nie wiem, nie pić alkoholu albo tam czegoś takiego. Nie mam w ogóle pociągu, nie myślę o tym, że nie powinienem tego robić. Chociaż Pismo Święte mówi, żeby nie patrzeć nawet na alkohol, jak się mieni ładnie i tak dalej. Mnie to nie interesuje i myślę, że taki będzie nasz stosunek do różnych praw, które będą w niebie, bo wszystko, każde państwo dzisiaj na ziemi ma jakieś prawa. W całym wszechświecie wszystko na zasadzie prawa jakoś się tam obraca i funkcjonuje. A więc w niebie też będzie prawo, tylko nie będziemy musieli patrzeć, które z 10 przykazań teraz powinniśmy przestrzegać. Dziękuję za tę uwagę. Po prostu będziemy znowu do niego podobni, prawda? A więc nasze charaktery, nasze dążenia, nasze pragnienia będą zbieżne z tym, co on pragnie i co my pragniemy. Ja sądzę, że jest czas, abyśmy wszyscy, którzy braliśmy udział, czy to słuchając, obserwując, czy my tutaj rozmawiając na te drogie dla nas tematy, abyśmy w sercach swoich podjęli taką decyzję, gdzie chcemy spędzić całą naszą wieczność. Skłońmy też nasze czoła, aby podziękować Bogu za Jego słowo. Umiłowany Panie, nasz Zbawicielu, Stwórco, chcemy Ci podziękować za te wspaniałe prawdy, które objawiłeś na swoich kartach swojego listu do człowieka, że nie zostawiłeś nas nieświadomymi, że ukazałeś nam sposób ratunku, że sam ten ratunek podjąłeś, kiedy my nawet o tym jeszcze nie wiedzieliśmy, nic nie było na świecie. I chcesz, żebyśmy zaakceptowali go, żebyśmy zapragnęli być takim jak Ty, kiedy tu byłeś na ziemi, okazałeś tą miłość wielką swoją w stosunku do Boga, jak i do człowieka, bliźniego, swoim życiem, swoim postępowaniem, swoją śmiercią. I dlatego, Panie, spraw, aby każdy z nas chciał podjąć w swoim życiu tą najistotniejszą decyzję, aby żyć nadal, nie umierać, nie być unicestwionym na wieki, ale skorzystać z tej pięknej, wspaniałej oferty, która jest poza naszą wyobraźnią nawet, ale do której wszyscy tęsknimy, bo Ty zakodowałeś w naszych sercach, sumieniach, dążność do tej szczęśliwości, do prawości. Przywróć nam tą naturę, jaką miał pierwszy człowiek, kiedy go stworzyłeś, żeby żyć według prawa, nie myśląc o nim, żeby było to tak naturalne, jak oddychanie. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. 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 Dziękuję Wam, drodzy słuchacze, za Wasz udział pośredni w tym studium i chcę Was zaprosić na studium kolejnego kwartału. To będzie lekcja pod tytułem Nauki Jezusa, a pierwszy temat, który będziemy studiowali, to będzie temat pod tytułem Nasz miłujący niebiański Ojciec. Do zobaczenia. Niech Bóg błogosławi każdego i każdą z Was według Waszych potrzeb i obfitego Jego miłosierdzia.